Dzwonię, bo chcecie coś zlecić. To będzie wyjątkowa sprawa. Chyba trochę ci przeszło. Możemy porozmawiać o Paoli. Nie chcę. Nie jesteś pierwszym, który cierpi przez kobietę. Ale od tego się nie umiera. Nic nie rozumiesz. Rozumiem twoją złość. Dusisz w sobie frustrację i ból. Ale nie pozwolę, żebyś płakał. To cię osłabia. Musisz być silny. A gdyby ktoś cię zobaczył, co sobie pomyśli? Jak mam sobie z tym radzić? Klin klinem. Nie. Jest wiele pięknych kobiet, z którymi możesz się spotykać. Że też o tym nie pomyślałem. Nie martw się. Dostałeś nauczkę od życia. Musisz nauczyć się radzić sobie z kobietami. Bywają skomplikowane, niebezpieczne. Mają władzę. Ale ty jesteś od nich silniejszy. Ty proponujesz, decydujesz i sterujesz związkiem. Pamiętaj o tym. Musisz dominować nad kobietą. Tak jest nawet w naturze. Samiec gruje nad samicą. To proste. Zgadzasz się ze mną? Muszę lecieć, już późno. Dobrze, że zostałem. Nareszcie odbyliśmy męską rozmowę. Daj rękę. Musimy to powtórzyć. Zapamiętaj sobie moje słowa. Zdrowie. Fajna gitara. Jest twoja. Co ty mówisz? Możesz ją oddać Miguelowi. Nie będę jej więcej używał. Dlaczego? Kończę z muzyką. Jutro mamy występ. Po pierwsze, nie jestem już w zespole i rezygnuję z muzyki. Już nic nie ma dla mnie sensu. Nie tylko ty masz kłopoty. Moja mama chciała, żebym zrezygnował ze szkoły. Wszyscy przeżywamy czasem chwilę zwątpienia, ale frustracja do niczego nie prowadzi. Trzeba stawić temu czoło. Rób co lubisz, nieważne czy to się komuś podoba, czy nie. Ty to co innego.